Raciborskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę już po raz piąty zorganizowało bieg bez barier. Sportowe wydarzenie kierowane głównie do osób niepełnosprawnych ma na celu zaznaczenie ich obecności w społeczeństwie lokalnym. Piąty bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zgromadził w tym roku około 85 uczestników. Forma pokonania trasy była dowolna. Ci, którzy od biegania wolą marsz, mogli zdecydować się na pokonanie trasy z kijkami do Nordic Walking. Dystans to 5 okrążeń, także myślę, że każdy jest w stanie go pokonać, czy to na kijach Nordic Walking, czy też pokonując trasę biegiem lub marszem w dowolny sposób. Ważne, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali. Pogoda nam dopisuje, bo rano troszeczkę nam tu popadało, ale w tej chwili są idealne warunki do uprawiania rekreacji. Tu nie było zwycięzców, nieważny był wiek, dystans, styl, a nawet pogoda. Tu liczył się udział i dobra zabawa. Biegów w naszym mieście nie brakuje, ale ten dla osób niepełnosprawnych jest wyjątkowy. Ten bieg jest głównie skierowany dla osób niepełnosprawnych, ale również właśnie ich opiekunowie też mogą wziąć ich udział. Na wózkach osoby są niedosłyszące, także wszyscy starają się pokonać tą barierę, wziąć udział w tym biegu, no i cieszy się, że są wszyscy wspólnie razem. Na mecie dla każdego uczestnika biegu były przewidziane nagrody. Nagrodę, jeżeli będzie widać tutaj, mamy piękny medal pamiątkowy dla każdego uczestnika. Oprócz tego gadżety, czapeczki, drobne akcesoria, także na pewno każdy coś dostanie i będzie zadowolony z dzisiejszej imprezy. Organizacja biegu bez barier pozwala osobom zdrowym dostrzec, że niepełnosprawni żyją wśród nich i dzięki temu była to doskonała okazja do integracji środowisk niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców naszego regionu.